Jesteśmy na półmetku wakacji. Niezmiennie jednak, jak co tydzień, czas na najnowsze wydanie naszego programu informacyjnego. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Zapraszam na studio Grupy Orlen. Oto najważniejsze tematy, którymi dziś będziemy się zajmować. Pamiętamy o uczestnikach Powstania Warszawskiego. Benefity dla uczestników PPK. Pracownicy stacji szukają innowacji. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. Stąd pomysł na akcję Bohateron Włącz Historię. W tym roku, 1 sierpnia, rozpoczęła się jej czwarta edycja, a PKN Orlen jest partnerem strategicznym akcji. Bohateron Włącz Historię to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Od tego roku można to zrobić także w wersji elektronicznej. Myślę, że jest to akcja niezwykle ważna, zwłaszcza dla młodych ludzi. Jej siła polega na tym, że to jest taka akcja bardzo bliska, która pozwala w tym trudnym świecie, dzisiaj dość skomplikowanym dla młodzieży, nawiązać bezpośrednie relacje i szukać wzorców u tych młodych ludzi, którzy te 75 lat temu mieli po kilkanaście lat. Liczę na to, że będzie to taka rzeczywiście bardzo inspirująca i osobista relacja, która pozwoli współczesnym młodym ludziom odnaleźć te wzorce i autorytety. Projekt, bazując na historiach powstańców, ma wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną i edukować Polaków. Myśmy byli przygotowywani. Ktoś powiedział, że to było entuzjastyczne, że nie było. Nieprawda. Przez rok czasu byliśmy przygotowani. Chodziliśmy na... Uczyłam się rzut granatem, uczyłam się czołgać w Lesie Kabackim. Także myśmy sanitarne, żeśmy mieli też cały czas szkolenia. Gdy nas już nie będzie, pamiętajcie o nas. Bo tak jak my pamiętamy o powstańcach 63 roku, listopadowego powstania, my, nasze pokolenie bardzo o tym pamięta. Ambasadorami akcji są m.in. aktorzy znani z serialu Czas Honoru, opowiadającego historię warszawskiego powstania. Warszawa jest moim domem i oczywiście z tego również powodu powstania warszawskiej to, co się z nią stało, to, że ona została tak potwornie zniszczona i że po prostu powstała jak Feniks z popiołów niemal, jest dla mnie bardzo ważne. I to i ci ludzie, którzy byli świadkami tych wydarzeń, myślę, że są bardzo warci upamiętnienia i w ten sposób, biorąc udział w tej akcji, chcę oddać im hołd i cześć. To jest akcja, która nie mówi tylko i wyłącznie o Powstaniu Warszawskim, o ilości wystrzelonych kul, o liczbach zniszczeń i o ludzkiej śmierci, ale przede wszystkim mówi o ludziach, którzy jeszcze z nami są, którym można pomóc. Sylwetki powstańców wraz z ich danymi adresowymi są zamieszczone na stronie internetowej kampanii www.bohateron.pl. W ramach ubiegłorocznej edycji Polacy wysłali niemal 300 tysięcy kartek, a od początku trwania akcji ponad 500 000. Orlen jest też autorem kampanii edukacyjnej Pamiętamy, która ma kultywować pamięć Powstania Warszawskiego i jego uczestników. W poprzednim programie przybliżyliśmy ideę pracowniczych planów kapitałowych oraz to, jak będzie wyglądało jego wprowadzenie w Orlenie, a docelowo w całej grupie kapitałowej. Dziś znów kilka słów o PPK, ale w kontekście benefitów, z których będziemy mogli skorzystać, stając się uczestnikiem tego programu. W ramach programu udało nam się wynegocjować ciekawą ofertę benefitową, która jest unikatowa dla naszych pracowników. W ramach tej oferty mamy zniżki na ubezpieczenie, preferencyjne produkty bankowe oferowane przez Alior Bank, a także szkolenia i akademie finansowe. Dodatkowo udało nam się wynegocjować strefy zdrowia, które będziemy organizować dla pracowników grupy kapitałowej. Szczegółowe informacje na temat programu PPK oraz korzyści z niego płynących będziemy komunikować po wakacjach. Stacja Innowacja to nazwa programu konkursowego mającego wyłaniać najlepsze pomysły dotyczące obsługi klienta na naszych stacjach oraz usprawnienie funkcjonowania tych obiektów. Za nami druga edycja programu, a co najważniejsze, innowacyjne pomysły pochodzą od samych pracowników stacji, którzy przecież najlepiej znają swoją pracę i te obszary, w których można dokonać zmian na lepsze.
Uczestnicy zmagali się z zadaniem pod nazwą jak kierować ruchem na podjeździe klientów płacących mobilnie przy dystrybutorze, żeby zawsze mieli możliwość szybkiego wyjazdu ze stacji paliw. Laureatom konkursu nagrody wręczali Patrycja Klarecka, członek zarządu do spraw sprzedaży detalicznej, dyrektor wykonawczy tego obszaru Wojciech Muszyński oraz dyrektor biura zarządzania siecią Piotr Żuromski. W ciągu miesiąca trwania konkursu wpłynęło 227 pomysłów. Do finału trafiło 16, które nagrodzone zostały kartami przedpłaconymi do wykorzystania na naszych stacjach. Przyznano 3 nagrody główne oraz 13 wyróżnień. Warto zgłaszać każde pomysły, bo naprawdę są z tego profity. Można wygrać coś, zostać wyróżnionym, dostać gratulacje. Naprawdę to nie jest żadna fikcja. Konkurs dla pracowników stacji paliw sieci Orlen umożliwił dotarcie do około 20 tysięcy osób. Dzień przed wręczeniem nagród w Pałacu Srebrnej uczestnicy, którzy przyjeżdżają z całej Polski, mieli okazję zwiedzić Płock oraz popłynęli w rejs po Wiśle, która na wysokości płockiej skarpy oferuje przepiękne widoki. Ogłaszamy koniec wakacji. Ale tylko dla zawodników oraz fanów Orlen Wisły Płock. Szczypiorniści odbyli pierwsze treningi. Przegapić tego nie mogli kibice, którzy pojawili się w Orlen Arenie. To nie koniec dobrych wiadomości, bo w roli sponsora generalnego klubu na dłużej pozostaje nasz koncern, podobnie jak w bramce płockiej Wisły Adam Morawski, który także przedłużył kontrakt. Piłkarze spotykają się na treningach już od ponad tygodnia, a pierwsze zajęcia szczypiornistów obserwowało kilkuset kibiców. I think it's really good because the fan is the most important for the team, for the match, and we are here for them, for them. So it's important the training like this. Poza zajęciami z piłkami szczypiorniści spotkali się w Cierszewie na zajęciach integracyjnych. Na pewno taka trochę odskocznia od tego całych tych przygotowań, bo cały tydzień naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy. Teraz mamy taki weekend integracyjny, trochę odpoczynku i pokazaliśmy chyba, że potrafimy gdzieś tam się fajnie chować. Niektórym to lepiej wychodziło, niektórym mniej. Na mocy nowej umowy sponsoringowej Orlen pozostanie sponsorem generalnym klubu w sezonie 2019-2020 z perspektywą przedłużenia tej współpracy o kolejny rok. Wicemistrzowie Polski będą dalej występować pod nazwą Orlen Wisła Płock. Do końca sezonu 2021-2022 w barwach płockiego klubu będzie występował Adam Morawski. Jestem z tego bardzo zadowolony, że udało mi się dogadać tutaj z władzami klubu i jest to dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że mogę być przez te następne lata częścią tej wspaniałej drużyny. Adam Morawski przejął numer od legendy klubu Marcina Wicharego. Życzymy mu wielu udanych interwencji, podobnych do tych z ubiegłego roku, tym razem z jedynką na plecach. W tym wydaniu naszego programu to już wszystko. Kolejne studio Grupy Orlen, oczywiście za tydzień. Polecam, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.